Runce pancer to kolejny czołg, który można zgarnąć zażetony z Battle Passa, z przepustki bitewnej. To ja o nim sądzę? Zapraszam do materiału. Cześć, witajcie, witam Was w kolejnym materiale z World of Tanks. Dzisiaj zajmiemy się Kuncę Pancerem i ogólnie planuję dwa filmy z tego czołgu. W pierwszym oczywiście, jak to zawsze, dużo sobie pogadam, podzielę się mm, swoimi przemyśleniami z Wami, powiem co mi się w tym czołgu podoba, co mi się nie podoba i tak dalej, i tak dalej. Otóż kunce Pancer jest jedną z dwóch nowych nagród, jakie można zgarnąć za zrzetony z przepustki bitewnej. Możemy te żetony wymieniać na trzy czołgi z zeszłego roku i właśnie na te dwa, które są obecnie. Jak już sobie ustaliliśmy w innych materiałach, radziecki TDK moim zdaniem jest kupą. Nie lubię tego radzieckiego TDK i uważam, że nie warto go brać, nie warto wydawać na niego żetonów. Jest to pojazd, który wybrałbym w ostatniej kolejności. Tak, kunce pancer wydaje mi się już bardzo ciekawą maszyną. Niełatwą w graniu, ale naprawdę. Interesującą i teraz yy, były pytania, yy, co lepiej wziąć? Czy lepiej wziąć Kunce Pancera, czy któryś z tych trzech czołgów starych? Szczerze mówiąc, tego do końca nie wiem, bo pamiętajcie, że ja nie wiem, jaki wy macie styl gry. Nie wiem, czy będziecie z tego wyboru zadowoleni. Ja już powiedziałem, że jeśli chodzi o trzy czołgi z zeszłego roku. To mi osobiście najłatwiej i najlepiej się gra AEF. Natomiast kunce pancer jest czołgiem bardzo dobrym w wielu sytuacjach, ale niełatwym w grze i na pewno dla gracza takiego raczej przeciętnego, to opanowanie tych mechanik na kunce pancerze plus to, że kunce pancer nie ma absolutnie żadnego pancerza, może powodować, że ten czołg nie będzie dawał wam frajdy. Druga o, druga ważna rzecz, kunce pancer kosztuje aż 18 żetonów, kiedy czołgi z zeszłego roku kosztują tych żetonów 9, czyli za cenę kunce pancera możecie sobie odebrać dwie maszyny z zeszłego roku, jeżeli ich jeszcze nie macie. I tutaj kwestia żetonów. Pamiętajcie, że w tym battle passie, który trwa obecnie, jest do zdobycia 9 żetonów na przepustce podstawowej i 9 żetonów, jeżeli zdecydujecie się wykupić etapy. Za Golda, czy tam za kasę, jakkolwiek to jest. Ale wielu z Was zapomina, że to jest dopiero pierwsza przepustka bitewna w tym roku i tych przepustek będzie więcej. Sklep, który jest zarzetony, jak poczytacie sobie w artykułach, chociażby u Domina czy na Rykoszecie, tam jest wyraźnie napisane, że sklep zażetony będzie do grudnia, co może nam sugerować, że będą jeszcze ze, dwa, ze dwie edycje Battle Passa, skoro pierwsza trwa trzy miesiące. I potrwa do czerwca, no to pewnie druga potrwa do września, a trzecia właśnie do grudnia, co oznacza, że jeżeli Wargaming nic nie zmieni, to jeżeli nie będziecie chcieli płacić, to będziecie mieli do zdobycia 3 razy 9 żetonów, czyli 27. Natomiast jeżeli będziecie kupowali przepustki bitewne, no to tych żetonów do zdobycia powinno być aż 54, więc na kilka maszyn spokojnie wam wystarczy. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce wykupować płatnej przepustki, to nie będzie w stanie tego kuncę pancera odebrać już po ukończeniu pierwszego sezonu, czyli powiedzmy w czerwcu. Więc no, na tym to niestety polega. Chcesz mieć już to coś teraz natychmiast, musisz zapłacić. Jeżeli nie chcesz płacić, będziesz musiał na to poczekać więcej, ale zaplanujcie sobie mniej więcej ile tych żetonów możecie zdobyć i wtedy na podstawie tego ile tych żetonów będziecie mieli, wybierajcie też maszyny, które was interesują. Dobra. Kunce Panzer jest kolejnym czołgiem niemieckim, dziewiątotierowym, kolejnym medem, na którym możemy sobie szkolić załogi. Jednym z takich czołgów jest T55A, dostępny za pierwszy sezon, za, pierwszy, za pierwszą kampanię. Tylko tutaj problem polega na tym, że na T55A, jak sobie weźmiecie chociażby czteroosobową załogę z Leoparda, to niestety m, dowódca nie pełni roli radiooperatora, przez co PERC, jeżeli macie rozeznanie w sytuacji, jest nieaktywny. Na kunce-pancerze, który również ma czterech załogantów, i sobie wrzucicie załogę chociażby z Leoparda jeden takiego problemu nie ma. Jak już powiedziałem, kunce-pancer absolutnie nie dysponuje żadnym pancerzem, co powoduje, że możecie zbierać z burzaków, że możecie zbierać mocno darty, ale przede wszystkim kunce-pancer raczej nie, wybada, nie wybacza błędów. Owszem, czasami zdarzy się, że coś jak, jakimś sposobem zrykoszetujecie, ale na to nie należy liczyć. I tak naprawdę, nawet ten włas, który tutaj wystaje. Nie należy go traktować jako UX, bo wystarczy strzelać w ten czołg. Zobaczcie, pancerz wieży ma 63, 53, 53, a pancerz kadłuba 40, 30, 20. To jest bardzo, bardzo mało, więc na to musicie uważać. I na pewno dla osób, które wolą, jak czołg czasami coś odbije, jak wybaczy Wam błędy, to już jest ważny aspekt. Przecież Project to 46 uważany przez wielu graczy za najlepszą premkę. Też czasami spotyka się, też często czytałem komentarze pod filmami z Progetto, że oni się nie zgadzają, że to jest najlepsza premka, bo im się gra źle, no bo on nic nie odbija, więc no to już jest oczywiście kwestia tego, co oczekujecie od danej maszyny. Oprócz kunce pancera jest jeszcze jeden czołg dziewiątotierowy, którego ja nie mam, bo on jest dostępny za obligacje zbite w rankingowych. Ja tyle tych obligacji jeszcze na niego nie uzbierałem. To jest Kamp Pancer, ale ja o tym kamp Pancerze robiłem w zeszłym roku materiały, bo miałem go. Yy też na konto na jakiś okres yy, dostałem wypożyczenie tego pojazdu, by móc wam ponagrywać materiały. Więc jeżeli nie oglądaliście ich, to zachęcam, żeby tam obejrzeć. I wydaje mi się, że ten Kampfpancer od kunce pancera jest lepszy. Jest przede wszystkim łatwiejszy w grze. Dlaczego? Dlatego, że Kampfpancer jest w stanie podbijać na dużym dystansie nawet całkiem sporo, czego na kunce pancerze mieć nie będziecie. Yy, no i też jest pojazdem mobilnym, z dobrą depresją działa. Gra się nim po prostu łatwiej. Nie trzeba się tak skupiać i tak kombinować jak na pancerze. Za to pancerz, co nam oferuje? Oferuje nam całkiem niezłą mobilność, no bo jednak tutaj ta prędkość maksymalna wynosi niby 65 km na godzinę, ale zauważyłem, że najczęściej jeździmy tak 50-50 parę. Mocna na tonę niezła, bo, znaczy dobra, bo 22 konie na tonę, ale no nie jest to też super demon prędkości. Ma Dobrą alfę jak na 9 tiera i ogólnie bardzo interesujące jak na dziewiąty i ogólnie bardzo interesujące działo. 390 alfy, 268 penetracji na pocisku zwykłym, to jest świetny wynik na apc i 300 penetracji na hitach to może nie jest największa wartość penetracji na hitach wśród tierowych medów, ale jest to wartość już zdecydowanie wystarczająca. Co do DPM-u to sobie porównamy potem na Tank z GG, bo tutaj też jest ważna, ważna kwestia. Jeśli chodzi o samo działo, to poza, poza bardzo dobrą penetracją, warto też podkreślić świetną prędkość lotu pocisków zarówno pocisku podstawowego, czyli APCR, która wynosi 1478 m na sekundę, to jest prawie 1500 m, to jest super szybkie pociski, ale macie też. Hity, które dysponują jak na hity bardzo dobrą prędkością, prawie 1200 metrów na sekundę. Warto na to zwrócić uwagę. Oczywiście tak samo jak na innych dziewiątkach za linię frontu, znaczy za ekspedycję w zeszłym roku, teraz za żetony, macie duży zestaw naprawczy, który jest jak gdyby za darmo. Jest to też taki zestaw fioletowy, który pozwala Wam na to, że... Szybkość naprawy modułu wynosi dodatkowo 15%, a nie 10% jak w zwykłym zestawie, jak w zwykłym dużym zestawie naprawczym. Ja polecam grę na dużej aptece, dlatego że Kilka razy na te 50 bitew, które grałem zdarzyło mi się, że od jednego strzału straciłem dwóch załogantów. No a jest to dość upierdliwe, jak macie w sumie czterech, tracicie pół załogi, naprawiacie jednego załoganta apteczką, no a potem jeszcze 90 sekund musicie się bujać bez jakiegoś i musicie zdecydować bez którego, więc dużą apteczkę wydaje mi się, że warto mieć. Oczywiście racje bojowe również polecam. Jeśli chodzi o palenie, mi nie zdarzyło się zapalić na tym czołgu przez 50 bitew. Co do dyrektywy, no to już tutaj dobierajcie sobie według tam waszego, waszego uznania. Jeśli chodzi o sprzęt, o wyposażenie, jeżeli macie bardzo dobrą załogę, jeżeli macie racje bojowe, to ja raczej bym szedł standardowo, czyli stabilizator i dosyłacz, a w tym trzecim slocie to już tutaj polecam dobierać też do własnych predyspozycji. Można dać celowanie ulepszone, ale w trybie, lepszym trybie ostrzału. Do tego przejdziemy. Ten czołg ma świetne wartości celowania, i wydaje mi się, że to nie jest potrzebne. Ja poszedłem w wentylację, dlatego że po prostu węta wpływała na większość, na większość parametrów i przy tej załodze, i racjach bojowych, i zasięg widzenia i inne rzeczy mnie usatysfakcjonowały. Ale tutaj dobierajcie to według, według tego, co chcecie osiągnąć. Powiedziałem już, że mamy dwa tryby. Tryb przełączamy klawiszem X, tak jak w szwedzkich TDK. Przełączenie trybu trwa 2 sekundy, i na jednym tryb, podczas jednego trybu mamy lepszą mobilność. Mamy 10 stopni opuszczania działa, co jak na tryb, który jest podstawowy, to jest bardzo dobra wartość. No i tutaj mamy. Gorszą celność zdecydowanie, ale za to dużo lepszy DPM. Wargaming tak sobie wykombinował, że ten pojazd w jednym trybie ma DPM lepszy, w drugim, gdzie działo sprawuje się lepiej, ten DPM jest gorszy. W moim przypadku to wygląda tak, że czas przeładowania w trybie tym, gdzie jeździmy, szybciej wynosi 7 sekund, a jeżeli się przestawimy na tryb, w którym mamy dużo celniejsze działo, to ten tryb powoduje, że mamy 9,3 przeładowania około. Co jeszcze, co jeszcze zyskujemy, jeżeli przełączymy na ten tryb, który daje nam lepszą celność działa? Zdecydowanie lepszą depresję działa. Chołk wtedy włącza swoje hydropneumatyczne zawieszenie i może opuścić działo do mi do 15 stopni, 15 stopni depresji to jest więcej niż, ma, niż nawet ma StB1. To jest naprawdę bardzo dobra wartość. Wartość, która pozwala nam fajnie wychylać się z zagórek. Ale niestety pamiętajcie, że wieża wasza jest papierowa. Więc no, granie na opuszczanie działa na bliskim dystansie nie jest wcale aż tak fajne. No bo jeżeli ktoś was trafi, to was przebije. Więc tu musicie zdecydowanie uważać. To nie jest czołg do grania na wieżę, ale taka, takie opuszczanie działa pozwala na wykorzystywanie wielu miejscówek, które dla innych czołgów są niedostępne. Tylko pamiętajcie, że jest to hydropneumetyczne zawieszenie, więc cały pojazd wam się pochyla, więc tę depresję będziecie mieli tylko od przodu tutaj, ewentualnie też jak obrócicie, obrócicie działo w tę stronę. Na boki to nie działa, warto na to, warto na to zwracać zwracać uwagę. Jeżeli gracie z kimś, strzelacie się na bardzo bliskim dystansie, to wtedy warto korzystać z tego trybu, w którym macie lepszy DPM, no bo to jest najważniejsze, kiedy się wymieniacie strzał za strzał albo musicie wypompować kogoś szybciej niż ten ktoś wypompuje was, zwłaszcza, że wy raczej nic nie odbijecie, no to na bliskim dystansie dobrze jest wtedy z tego korzystać. Jeżeli chcecie pobawić się w snajpera, w typowego kampera z podczerwonej linii albo z dużej odległości, Wtedy warto korzystać z tego trybu, na którym mamy gorszy DPM, ale zdecydowanie lepszą celność, bo działo sprawuje się świetnie. Ale oczywiście musimy pamiętać o tym, że w WOD mamy 25% RNG. A co za tym idzie, trafiają się też bitwy, że mimo suchych, świetnych statystyk, to działo i tak zachowuje się kapryśnie i nie każdy strzał trafi. Trochę taki syndrom szwedzkich tedeków, gdzie w większości bitew działa, działo jest jak żeleta i spisuje się świetnie, ale czasami nam się trafi, trafi taka bitwa, w której to działo nas zawodzi i wtedy tym bardziej nas to irytuje, bo jesteśmy przyzwyczajeni do działa, na którym na ogół możemy polecać. Sama zmiana tego trybu, który zajmuje dwie sekundy, żeby w niego wejść i dwie sekundy, żeby później z niego wejść, przełączyć na ten tryb przy przejazdy, powoduje. Że ten pojazd nie będzie łatwy do ogarnięcia dla wszystkich, bo mogą być takie sytuacje, w której to część graczy będzie grała tym czołgiem, w ogóle nie będzie zdawała sobie sprawy, że taki tryb jest. A druga, druga rzecz, że gracze mniej doświadczeni mogą mieć problem z odpowiednim wykorzystywaniem tego trybu. Stąd też powtarzam, że Kunce Pancer to jest bardzo dobra maszyna, ale w rękach odpowiednich graczy. Yy, w... Zdecydowanie nie wybacza błędów i wymaga myślenia i skupienia, więc to powoduje, że nie jest, ten czołg nie jest samograjem. A to znaczy, że nie każdemu musi się spodobać. To chyba na tyle, jeśli chodzi o takie moje przemyślenia. Jeśli chodzi o padające moduły, to tutaj, czy zauważyłem, że coś częściej pada? No, pada czasami amorak, pada czasami działo, ale nie wydaje mi się, żeby, było, żeby podczas tych 50 bitew miał jakiś taki moduł, na który wyjątkowo zwróciłem uwagę. Dobra, przejdźmy na Tank GG, bo na jedną rzecz, co jeszcze, jeszcze chcę wam coś pokazać. No i dobrze, moi drodzy, jesteśmy na stronie Tank GG. Na co chcę zwrócić Waszą uwagę? To na to, że na, tym, na tej stronie możecie sobie wybrać do porównania na przykład kunce pancera w trybie zwykłym i kunce pancera po naciśnięciu tego X, a i to pokazuje tutaj, jakie są różnice, więc to jest super rzecz. Dodatkowo dodałem do porównania inną niemiecką dziewiątkę, czyli Kampf Pancera 50T. Drzewkowego Leoparda PTA, który też jest maszyną cenioną przez bardzo dużą społeczność WOTA oraz T55A, czyli dziewiątotierowy czołg średni niemiecki do zdobycia za pierwszą kampanię. Zwracałem tu już Waszą uwagę na problem z załogą, jeżeli sobie popatrzymy na DPM. To w tym trybie podstawowym Kunce pancer dysponuje najlepszym DPM-em, praktycznie porównywalnym do tego, jaki mamy na T55A, który no jednak też ma przewagę nad KPZ-em, nad tym Campancerem, czy nad Leopardem PTA. Mimo że nie są to, nie jest to aż tak duża przewaga, to jednak jest i warto zwrócić na to uwagę. Ale jeżeli już przełączycie się na ten tryb o lepsze, lepszych parametrach działa, o lepszej celności, no to co się okazuje? Okazuje się, że DPM na kunce pancerze spada i to spada bardzo mocno, bo bazowy DPM spada poniżej 2000, a to już jest spora strata na tle tych czołgów. Leopard PTA, jak wiemy, też nic nie odbija. Tak jak powiedziałem, KPZ potrafi czasami coś odbić. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to na to, że w większości tych niemieckich pojazdów dysponują one bardzo dobrą penetracją na pocisku zwykłym, no, świetną dysponuje leopard PTA. T-55A dysponuje tą penetracją zdecydowanie gorszą, ale też wcale nie taką złą, jeżeli sobie porównamy do tego, jak ten pojazd wyglądał kiedyś. Do tego mamy tutaj 300, 330 p, no ile dobrze pamiętam, na hitach, więc w razie gdy jest potrzebna duża penetracja, to T-55A jak najbardziej sobie radzi. 390 uszkodzeń na strzał, yy, czyli no, na drugim miejscu Leopard PTA po zmianach, po buffie, jaki dostał Matej Alfy, troszeczkę więcej uszkodzenia na moduł, do modułów praktycznie tutaj są takie... Takie same, Z wyjątkiem jest T55A, no ale mamy tutaj mniejszy kaliber, bo wszędzie są 105, a na T55 jest 100 mm. Prędkość lotu pocisków tak samo dobra jak na kampf w to szczerze mówiąc tego nie pamiętałem, no ale to też jak gdyby stawia, stawia w dobrym świetle w pancera 50T. Leopard PTA ma jeszcze lepszy czas lotu pocisków, no T55A tutaj jest zdecydowanie zdecydowanie słabszy. Potencjalne uszkodzenia, które możecie zadać, to jest prawie 20 tysięcy więcej, więcej niż Kampfpanzer, więcej niż te 55 to jest coś na co nie można narzekać. W przeciwieństwie chociażby do radzieckiego TDK na 9 tierze, dostępnego zażetony, tam przecież ten potencjalny, potencjalne uszkodzenia, to tylko 30 pestek, to jest jakiś żart. I Zobaczcie też jak zmienia się, jak zmienia się Zmieniają się parametry działa, chociażby czas skupiania na te, w momencie, kiedy macie lepszy DPM, to jest 2,6 praktycznie. To jest bardzo, bardzo długo na tle konkurencji. A po zmianie trybu, jak dużo zyskuje, jak dużo zyskuje Wam czas celowania, mimo trochę gorszej stabilizacji, to wydaje mi się, że tutaj i, i z tego, co grałem, i tak jest zdecydowanie lepiej. Ale przede wszystkim zwróć, zwróćcie uwagę na to, jak zyskuje celność. Tu macie. Na dziale jest bazowa 0,42, z tego co pamiętam. To jest ze 100% załogą. No ale porównajmy sobie ze 100% załogą. Macie 0,4, czyli bardzo kapryśne działo. Nie oszukujmy się, słab o słabej celności. Zmienia się w działo celności 0,29, czyli o parametrach tak naprawdę Żylety. Oczywiście. KPZ ma też dobrą celność. Leopard PTA ma bardzo dobrą celność, praktycznie identyczną, bez żadnej zabawy, w zmianę trybu. Więc tutaj też można powiedzieć, jaki to jest sens. Ale przypominam, że PTA jest czołgiem drzewkowym. Jeżeli lubicie sobie nim grać dla zabawy, to pewnie. Będziecie go i tak cenić bardziej niż kunce pancera, ale jeżeli myślicie już o czołgach, w którym możecie szkolić załogę, chociażby z leos z 10 tieru, no to tutaj już kunce pancer jest jakąś, jakąś opcją. Celność wypada najlepiej, chociaż żaden z tych niemieckich czołgów absolutnie na celność narzekać nie powinien. Stabilizacja tutaj lepiej wypada Te 55 a jednak on ma działo strzelające za mniejsze. Wartości. Prędkość maksymalna najlepsza, według suchych parametrów 30 tylko przy tym trybie o lepszej celności, ale w praktyce ta prędkość, ma się w uczucie, że chciałoby się, żeby ten czołg jechał ciut lepiej. Prędkość cofania 23 w tym trybie o lepszym dpm to jest spoko. Wartość 17 no tu się troszeczkę gorzej, konkurencja ma. 20 waga, tylko 28 ton plus brak pancerza, pamiętajcie o tym, jeżeli chcecie kogoś taranować lub przyjmować od kogoś tarana, że może to się skończyć niezbyt dobrze. Opory gruntu lepsze od KPZ, ale jak sobie popatrzymy na wartości, to jednak gorsze od leoparda PTA i gorsze od T55A, co może wpływać właśnie na to moje wrażenia z poczucia mobilności tego pojazdu, że chciałoby się, żeby było ciut lepiej. 1600 hp niestety najmniejsza wartość, przy braku absolutnie, przy absolutnym braku pancerza jest to odczuwalne, jednak pancer 50t ma aż 150 HP więcej plus dużo lepszy pancerz, co też wpływa na jego przeżywalność, stąd ja uważam, że tym czołgiem gra się łatwiej i przyjemniej. Leopard PTA ma o 100 HP więcej, tam jednak też pancerza nie mamy, Te 55 a coś czasami odbije i też ma tych HP więcej. I chyba to by było na tyle, więc myślę, że tutaj sobie możecie sami odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli macie kamf pancera, jeżeli go lubicie, to kunce pancer może być dla was interesujący, ale na pewno nie jest opcją, na którą trzeba się koniecznie rzucać. Jeżeli gracie na dziewiątkach leopardem PTA, bo po prostu to lubicie, to kunce pancer też nie zaoferuje wam niczego takiego fenomenalnego. Od te 5-piątki zdecydowanie zupełnie inny styl gry. Tutaj już wchodzi w, 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 znaczy inny styl gry chodzi w grę. No ale wiecie o co mi chodzi, więc jest to na pewno jakaś ciekawość, jakaś ciekawostka, coś innego. Jest to pojazd dziwny, ale jest to pojazd trochę inny niż to, co do tej pory w grze było. A ja coś takiego lubię. Cieszę się, że Wargaming wprowadza coś innego, jakąś inną mechanikę, że trzeba trochę pokombinować i pomyśleć, żeby wykorzystać potencjał tego czołgu. Wydaje mi się, to naprawdę ciekawą i solidną maszyną, ale nie najłatwiejszą w grze. A teraz przejdźmy do dwóch bitew, które chcę Wam dzisiaj zaprezentować. Przepraszam, do jednej. Dzisiaj zaprezentuję Wam jedną bitwę. Dlaczego tylko jedną? Dlatego, że było bardzo dużo mojego gadania, więc nie chcę, żeby ten materiał trwał jeszcze nie wiadomo jak długo. Ale już dzisiaj Was zapraszam do kolejnego materiału, jaki zamierzam przygotować, z tego końca Pancera. Tam po prostu pokażę Wam jeszcze dwie bitewki, Y, które sobie odłożyłem, żeby na YouTube móc wam zaprezentować. Wybrałem sobie taki kamuflaż, y, no, po prostu jakoś mi pasował. Y, z, dla mnie osobiście Pancer będzie pierwszym czołgiem, jaki wezmę, y, dlatego, że z zeszłego roku y, w zeszłym roku odebrałem szarfutura y, AFE zamiałem jeszcze z poprzedniego, z poprzedniego roku. No, i brakuje mi tego obiekta 777, oczywiście radzy, radzieckiego TDK i właśnie tego kunce pancera. Yy, ponieważ ten czołg, którym obecnie tutaj gram, który Wam prezentuję, spodobał mi się, no to poświęcę 18 żetonów, żeby go odebrać. W następnej kolejności będę pewnie polował na obiekta 777. O ile War nie doda żadnych nowych czołgów w trakcie, w trakcie tegorocznych Battle Passów, a dopiero na samym końcu odbiorę. Yy, radziecką 9. Mapa Erlenberg w trybie zwykłym. Losowanie na dziewiątki i ósemki z jedną artylerią. Wybrałem flankę wschodnią, która przy graniu kapa północnego no zazwyczaj jest mocno odpuszczana, co zresztą widzicie poza mną. Jest tylko tutaj CS-59 oraz LIS gdzieś tam na snajpie przy czerwonej linii, właściwie już praktycznie na samej czerwonej linii. TS-5 też e, chyba na razie jeszcze nie gra, więc gdyby tu się na nas wylano, to mielibyśmy poważny problem. Liczyłem, że tak się, e, że tak się nie stanie. E, jak możecie zaobserwować, ja grałem tutaj jeszcze z małą apteczką, dopiero gdzieś tam pod koniec zmieniłem na dużą apteczkę, no bo jednak potrzebowałem rozegrania w kilkudziesięciu bitew, żeby stwierdzić, że e, to, że padło mi dwóch załogantów raz, a później drugi raz to nie jest przypadkiem. Zdarzyło mi się to chyba 3 albo 4 razy, więc, jak na 50 bitew, yy, uważam, że jest to na tyle często, że warto jednak tę dużą apteczkę yy, mieć. Nie widzimy te 30, nie widzimy WZ. Yy, podjeżdża tu właśnie ten niemiecki pancer, o którym mówiłem i którego mam nadzieję, że kiedyś uda mi się zdobyć, że nazbieram sobie Użyje, kiedyś obligacji tak, na niego. Nie jest może to dla mnie priorytet, dlatego że ja już go mam ogranego, mam zrobioną masterkę, więc to co potrzebuję, to na nim mam zrobione. No ale ale kiedyś może się udało uzupełnić garaż. od po prostu. Czekałem sobie na to, czy ten pancerz będzie wyjeżdżał. Sprawdzałem jak wygląda mój celownik. Tutaj dużo szczęścia, że się ode mnie odbił wcale tak się nie musiało stać. Mam celownik na pomarańczowo, tu gdzieś na zielono, kolejny raz strzelam. Przy wymianie strzał, zastrzał, to ja wychodzę lepiej, dlatego że ja mam większą alfę. Tyle, że Kampfpanzer ma więcej apk No i jak widzicie, tutaj jest cały czas strzał, zastrzał, ja 363, on 292. Przełączyłem się na hity, gdyż bałem się, że na tych APC-erach ten wskaźnik będąc na pomarańczowo. Spowoduje, że stracę peskę, a straciłem niestety przez głupi strzał, a nie przez penetrację, tylko spanikowałem tutaj za szybko. Dęb strzał trzeba było zagrać cierpliwie. Ale to też pokazuje, że nawet mając super celność na papierze, jaką jest 0,29 przy 100% załodze, a weźcie pod uwagę, że jak wyrzucicie sobie tutaj dobrą załogę, jedzenie inne bajery, to to spada na jeszcze dużo, dużo lepsze, świetne wręcz wartości. No ale nie każdy strzał gwarantuje. Trafienie i przebicie przeciwnika. w pancer widać, że też nie bardzo wie z kim ma do czynienia, i po tym, jak się pierwszy raz zdingnął z APCR-a, przerzucił się na hity. To oczywiście nie jest potrzebne, ale też to był drugi dzień, chyba jak my dostaliśmy ten czołg do testu. Drugi, nie, nie drugi, przepraszam. Nie drugi, bo ja grałem wtedy. Część <śmierdził> tych e, dostała w piątek, potem w sobotę. Ja grałem sobotę, niedzielę tym radzieckim Tedekiem, a dopiero w tygodniu, jak ruszył Battle Pass, to wyjechałem kunce pancerem, więc one już chyba mogły, miały możliwość się pojawiać na randomach, nie wiem, szczerze mówiąc. Ale na pewno jest to na tyle, no... był to i jest na tyle nowy czołg, że większość graczy może nie wiedzieć jeszcze, m... czego się po nim spodziewać. Zrobiłem 1750 uszkodzeń, niedużo, biorąc pod uwagę, że wypsykałem się ze wszystkich hp Zostało mi 273 HP, co powoduje, że każdy pojazd, który w tej grze się znajduje, jest w stanie zdjąć mnie na strzał. Plus, jeszcze oczywiście muszę uważać na artylerię. Taka sytuacja mocno wpływa na to, co mogę zagrać, czego zagrać nie mogę. Praktycznie nie mogę zaryzykować już nic, nie mogę przyjąć żadnego strzału. Każdy błąd popełniony przeze mnie, każdy głupi wyjazd skończy się odesłaniem mnie do garażu. Jechałem tutaj w trybie z lepszą stabilizacją i lepszą celnością, bo nie potrzebowałem w tym momencie w tym momen mo momencie lepszej, lepszej prędkości i tak nie bardzo miałem koncepcję, co chcę dalej robić. Bałem się tej T30 i WZ, -y, które są niewyświecone. Pojawia się WZ, więc teraz tylko T30 zostaje zagadką. Zmieniam sobie tryb, żeby w tym momencie szybciej jechać. Jest 7 do 6, na szczęście wygrywamy. Zaryzykowałem, mówię dobra, skoro WZ jest tam, to może te 30 nie będzie na zeru. Oczywiście mógł się ustawić gdzieś w K0 i mnie zaskoczyć i bym zginął, ale obstawiałem, że raczej większa szansa jest, że znajduje się on na linika, ale po stronie zachodniej. Dlatego też jadę szerzej, chcę zobaczyć, czy będę miał tutaj na kogoś przestrzał. Staram się trzymać tu przeciwników ewentualnych na, na granicy swojego spotowania, ale WZ nie jestem w stanie wyświecić. Gwardzista jest za. za tym. nie wiem, tam węgiel czy coś tam leży, w każdym razie za tymi nasypami. I czekam, czekam na to, czy WZ wyjedzie gdzieś z zadomku, wychyli się, popełni błąd, i ja będę. Mógł wykorzystać moje działo do snajpy, które sprawuje się bardzo dobrze. Plus, oczywiście, dobrą załogę, licząc na to, że nie dostanę spota. W końcu trochę ruszył się mój lis, który dziarsko stał na czerwonej linii przez większość bitwy. Oczywiście, jak w Dimon, nie ma też HP-ku, więc jest dokładnie w takiej samej sytuacji jak ja. 8 do 7. Nic nie robię od kilku minut, ale nie chcę, nie chcę się wywalić i to była dobra decyzja. Jest WZ i zobaczcie, że na takim dystansie nie przełączyłem się na ten tryb z lepszą celnością. Dlaczego? Bo zależało mi na DPM-ie. Wiedziałem, że muszę wykorzystać to, że WZ wyjechał i będę miał tylko krótki okres, żeby w niego oddawać strzały, bo zaraz się schowa za nasyp. Jeżeli bym przełączył na ten tryb do lepszej celności. Być może nie byłbym w stanie oddać dwóch strzałów. Oczywiście też dużo szczęścia, bo mogłem z tą celnością tego czołgu absolutnie nie trafić, no ale to już było ryzyko, które musiałem podjąć. I to jest właśnie ważne w graniu kunce pancerem, czyli, yy, czyli to, żeby o, zastanawiać się i umiejętnie korzystać z jednego, jak i z drugiego trybu, yy, czy podejmować ryzyko, na przykład, mając większy DPM, a gorszą celność, czy jednak zmniejszać swój DPM, a bazować na celności. Lepszej. Podobno, odpowiednio przełączając się pomiędzy tymi trybami, można zyskać trochę na czasie przeładowania, chociaż są to wartości nie jakieś duże. Tam, chyba przy 10 takich próbach, zyskujemy około pół sekundy. Może ciut więcej. W każdym razie, to już pozostawiam Wam, czy się chcecie w coś takiego bawić. Ja się nie bawiłem. 2978 uszkodzeń zrobionych, 1000 asysty, 3 fragi, 11 do 7. Biorąc pod uwagę, że byłem na hita i cały czas jestem, to fajnie, że udało się coś jeszcze tutaj zdziałać. I zostają 4 pojazdy, w tym niewyświecona T30. Dobrze byłoby ją znaleźć. Zwróćcie uwagę na moją prędkość, to było około 50. Teraz, jak zjechałem z górki, 50 parek, więc y, też, y, też nie jest tak, że non-stop trzymacie, trzymacie te 60 km na godzinę. Pojawiła się T30, która kompletnie mnie olała, bo była skupiona na innych pojazdach, więc ja sobie to wykorzystuję. Chciałem teraz sfragować tą SUS 130PM, olałem tę 30. Znaczy, sfragować, liczyłem, że może się uda. No i się udało, 406, wcale nie musiało tak polosować, przede wszystkim też nie musiałem trafić, no i tu mam problem, bo T30 już jest bliska przeładowania, ale jeszcze ryzykuję, oddaję strzał, cofam, 13 do 8, 4000 tysiące uszkodzeń zrobionych, wpada jeszcze jakaś asysta, no i tak się zastanawiałem, zaryzykować czy nie zaryzykować, podjadę, wyjadę, może nie zdążę strzelić i udaje mi się go dobić, robię piątego fraga, teraz wygrywamy 15 do 9 i zerknijmy na wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę ten wpadła od znaka mistrzowska Asa Pancernego. a ponieważ była to moja pierwsza MK, no to bitwa z kronikarskiego obowiązku ląduje na kanale. 4431 uszkodzeń własnych, 1617 asysty. Dorzucamy do tego 5 fragów i dostałem 1344 punkty bazowego ekspa. Co tamtego dnia na MK starczyło? Wartość myślę, że całkiem spoko. Należy tu pochwalić obiekta. 257 który zrobił też ponad 4000 uszkodzeń, 4 fragi, też bardzo ładna wartość expa nasza Arta, ponad 3000 uszkodzeń, prawie 1100 expa, WZ 2,5, 2300, ogólnie trafiła się całkiem ogarnięta drużyna. W drużynie przeciwnej CS 59 sobie postrzelał, potem wygląda to już troszeczkę gorzej, ale też nie ma aż takiej tragedii jak to nieraz na randomach. Bywa. 17 strzałów oddałem, 14 trafiłem, 13 z penetracją na te 4431 uszkodzeń własnych, 1526 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane ponad 3 kilosy, zarobiłem na 340 prawie 1000 kredytów, ale były odpalone zapłaty za bitwę, więc o tym pamiętajcie. Ekspa wpadło z różnymi mnożnikami, 4133 punkty. Moi drodzy, i tak oto wygląda mój pierwszy materiał o kunce pancerze, moja opinia. Mam nadzieję, że zwróciłem waszą uwagę na wszystkie plusy i na wszystkie minusy tego czołgu. Czy go brać? To już decyzja należy do was. Powiedziałem na co zwróćcie uwagę. Pamiętajcie, że to ty, Wy tylko wiecie, jaki styl gry macie, jakie czołgi lubicie, co wam się podoba, co wam się nie podoba, i to Wy wiecie, ile macie czasu na poświęcenie na Battle Passa i ile żetonów do dyspozycji. Ja zapraszam już dzisiaj na drugi film, w którym zaprezentuję Wam jeszcze dwie bitewki z kunce pancera i myślę, że na tym będziemy mogli zakończyć temat tych dwóch nowych czołgów dziewiątotierowych dostępnych za żetony. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Pamiętajcie proszę o łapkach w górę, pamiętajcie proszę o subskrypcji z dzwoneczkiem. Moim patronom i wszystkim osobom, które nie przewijają reklam, jak zawsze ślicznie dziękuję za Wasze wsparcie. Życzę Wam miłego dzionka i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.